wszystkim, z tej strony Noris i witajcie w kolejnym odcinku z serii Batman Arkham Asylum. Kontynuujemy naszą przygodę. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoimy. No i co? I Joker, niestety, zalane pomieszczenie podłączył do prądu, przez co my nie możemy się przedostać na drugą stronę. I także nie mamy żadnego tutaj punktu zahaczenia, ale z daleka widzę dwie szczęki. Ajajajaj. Dobra, myślę, że tak. Jakie mamy zadanie? Podążać śladem Harley Quinn, żeby znaleźć wytwórnię tytanu. No, kochani, dobra, Harley Quinn wydaje mi się, że została zamknięta, ale okej. Znajdź i wyłącz generator, który zasila zalany korytarz. O, okej. Pójdźmy może tymi kablami. Mam taki, kurde, skromny pomysł. One tutaj schodzą, tak. This way, okej. Okej, idą tutaj te kable. Okej, czy one tam dalej przechodzą? Tak, wydaje mi się, że tak, że to są te same. Zobaczmy, co znajdziemy po drugiej stronie. Aha, my już tutaj byliśmy. No dobra. Modyfikacje mamy. Co nam daje ta modyfikacja? Co to jest? Detonator o szerokiej skali... Umożliwia... Na razie bym sobie to odpuścił, ten żel, bo aż na żelem tak bardzo nie operujemy. Ale rozwinąłbym walkę jeszcze. No jaki fajny szpagat. Hehe. Już? O, fuck. Wydaje mi się, że tutaj czas nawet jest potrzebny. Okej. Dobra, tak. O, udało się. No okej. Wyłączyliśmy tutaj generator, który pod prądem miał całą wodę w tym pomieszczeniu tam. Okej, jak te kable idą tutaj? Żebyśmy mogli dobrze wrócić. O, oczywiście Joker sobie tam potruje nam trochę swoich głupot. Zawsze bardzo fajnych. A my sobie polecimy tutaj, nie. Kabelki idą tak, oczywiście wskoczymy na górę. No i dzięki temu... Hop-siup! Bezpiecznie możemy przejść na drugą stronę. Okej. Otwórzmy to. Bo to jest, wydaje mi się, jedyne tutaj normalne przejście, bo pamiętacie, Joker zawalił poprzednie. Aha, dobra. Z automatu mamy jeden korytarz. Czy tutaj coś znajdziemy? Tak, tutaj coś znajdziemy. Ale zanim tutaj coś znajdziemy, to znaleźliśmy grzyby. To zagadka. Okej. Zawsze 200 expa nam padło. No i bardzo ładnie. Wybito. Trochę ci się pelerynka tutaj poszarpała, kolego. What the fuck? Ja doskonale to rozumiem. Świetnie. Zadanie. Podążaj śladem Harley Quinn, żeby znaleźć wytwórnię tytanu. Pytanie, czy my, kochani, dobrze w tym momencie to
wszystko tutaj robimy, bo my musimy podążać jej śladem, a... Nie wiem, czy my dobrze idziemy. Śmiem w to wątpić powoli, ale... Kompletnie zapomniałem, że mamy iść za jej śladami. Chociaż... Z drugiej strony... Fuck! Nie, tutaj nie możemy. Chociaż tutaj te ślady prowadziły nas... Właśnie do tego przejścia, co Joker zasypał. Wniosek. Dobrze, powinniśmy iść. Nie wierzę. Nie wierzę. Kolego. Gdzie tutaj? Tutaj na górę, tak? No powiedzmy, że tędy na górę. I znowu żeś to zdupił. Musimy się jakoś dostać gdzieś tam, nie? Na górę. Na pewno gdzieś na górę. Ale dokładnie gdzie, to ja nie wiem. A jakbyśmy tam się spróbowali dostać? Czy to ma jakiś sens? Mały chociaż odrobinkę? Nie, nie ma sensu. To nie ma sensu. Okej, włączmy sobie tryb detektywa. Może to coś nam ugra tutaj. Czekajcie, kochani. Czy my stąd przyszliśmy? Wydaje mi się, że tak. W sumie tutaj ta była ta ściana, no to... Raczej bez powodu by jej tutaj nie wstawili, nie? I całej tutaj takiej dużej lokacji... Korci mnie... Właśnie to mnie korci. Okej. Przejdźmy sobie tutaj. Czekajcie. A te drzwi? No tak, to my tu byliśmy po drugiej stronie. Ja myślałem, że... Jeszcze musimy się... Musimy coś tutaj kombinować. Aha, dobra. Kombinować tam coś, ale się okazało, że jednak nie. No to plusik tutaj. Dobra. Elegancko. Wstawaj, ziomuś. Opowiadaj, jak było. Are you okay? Widzę niezła impreza. Look okay. They were gonna kill me. We were in the aviary hiding out, and they came in with Joker shooting up the place and loaded us into cages. Are they still in there? No, man. No one's come out since. You got to help them. Stay here. Okej, uratuj sanitariuszy przetrzymywanych w ptaszarni. Jak Jurassic World. Dobra, ale Jurassic World, nie? Ptaszarnia, chodźmy tutaj. Oczywiście sobie weźmiemy tutaj kolejną płytę. No. Wiem, że ładowanie jest, widzę.
Okej, jesteśmy. Gdzie my wyszliśmy? Oh shit. Help me! Someone! Get me out of this thing! Listen, the bat is on the way. If you see him, send the annoying doctors to hell. That's the down one, right? Yeah, they're going down. Good. And remember. Aha, czyli kolejna zagadka typu. Znaczy sprawa typu załatw wszystkich tak, żeby cię nie zauważyli, bo w przeciwnym razie zabiję wszystkich. Aha, była tu Harley Quinn. Dobra. Jak mogę to rozegrać? Oni są tutaj. Dobra, w ostatniej chwili. Pięknie. Nie widzi. Dobra. Co? Zauważyli to chyba. Played you like a violin and cut your strings. Nighty night, bats. Aha, no dobra. Oczywiście, że spróbuj ponownie. Help me! Someone! Get me out of this thing! Czyli wnioskuję to tak po to, że po prostu nieważne kogo zabiję, oni i tak to zobaczą. Wydaje mi się, że powinienem załatwiać ich w miejscach, gdzie oni po prostu siebie nie widzą nawzajem. No dobra. Niby kurde, powiem wam, logiczne, ale w poprzedniej misji taki właśnie z Harley Quinn właśnie to skutkowało, to co robiłem, nie? Trochę takie mylne było, ale możemy spróbować teraz tak. Widziałem tam, że jest jakaś krata. Widziałem, że tam jest krata po lewej. Tuż obok tego pierwszego, tutaj obok nas. No i powinien... On jest przodem? Tak. No i powinniśmy, wydaje mi się, ją otworzyć i jakoś się tam zakraść. Odwróci się zaraz. Dobra, ryzyk fizyk. Po cichu. Nie na pałę, Batmanku. Okej, gdzie my jesteśmy? Shit. Żeby nas tylko nie usłyszeli. Dobra, otwórz to i za sekundę będziemy sobie musieli włączyć tryb detektywa. Dwóch tutaj jest. Kogo my chcemy ratować? Sanitariuszy, okej. Dwóch sanitariuszy, on jest tam. Shit. Kurde! Kurde. Do tamtego momentu możemy dojść na spokojnie, ale... Zobaczmy... Spróbujmy potem. Teraz już po prostu wiem, jak to zrobić. Znaczy, do tamtego momentu. Zobaczmy potem, co będzie. Dobra, przewinę to, bo to już oczywiście znamy. Dobra, chwila.
świetnie. Bardzo sprawnie teraz poszło ten etap, no bo przecież kolejny może być dużo trudniejszy już. Zaraz zobaczymy. Okej, czyli wydaje mi się, że na początku powinniśmy zdjąć właśnie tamtego, co jest w sterowni. Jeden jest tam. Okej. Tam na dole. Tam sobie jeden chodzi na straży. Okej. Świetnie, świetnie, świetnie. Ale bym chciał teraz móc zrobić kurde save'a, powiem wam. Ale nawet nie ma takiej opcji. Gdzie ja jestem? Gdzie ja kurde jestem? W które miejsce ja na świecie wlazłem? Nie. Wydaje mi się, że to nie tędy droga. Aczkolwiek. Okej. Sprawdźmy, czy... Jeżeli go nie zobaczą... Tak, nie możemy żadnego załatwić. Oczywiście, no tak. Nie możemy żadnego załatwić, no to to powiem wam jest dużo cięższe, jak sami widzicie już. Oczywiście to pominę, no bo już wiemy. Ten musi się odwrócić w naszą stronę, po czym z powrotem. Co proszę? What the fuck? Weźcie, czekajcie, oni się sami pozabijają tutaj jeszcze. Albo i nie. Dobrze. Chodź. Świetnie, jeden padł chyba. Tak jest. Ten nie żyje. Dobra, mamy jeszcze jednego do załatwienia. W ostatniej chwili, uff. Dobra. No ta walka nam jakoś wyszła już. To mogę przyznać. Znowu kolegą rzucasz? Świetnie, już po tobie. Okej. Załatwieni. Double trouble. Czy ja tego nie przychodziłem? Chyba ja tego nie przychodziłem jeszcze. Nigdy. But Joker escaped with enough to cause us real problems. Just when you think it can't get any worse. They've been using a venom plant hybrid to create the Titan strain. The plant's the key. And there's only one person on Arkham Island who can help us. And what makes you think Poison Ivy will help you? If her plants are at risk, she'll listen. I have a sample of her pheromone signature on record. She'll be somewhere in the gardens. I'll track her down. Zadanie. Znajdź trujący bluszcz, idąc jej śladem feromonów. Kurde, seriously? Okej, mamy procenty. Musimy wykryć
feromon trującego bluszczu. To zróbmy sobie jeszcze w dzisiejszym odcineczku na szybko. Bo nie wiem, gdzie będzie zapis. I oczywiście dalej polecimy w kolejnym. Going to need something to get over this ravine. Co jest? What the? Jak to działa? Okej, 100 metrów. Wyrzut jadin pozwala na szybkie przemieszczanie się. Okej. Nie no, bardzo dobrze, tylko no tak... Tak fajnie. Prawie jak Just Cause 3. Haha. Zajebista bajka. Znaczy nie bajka, nie? Feromony, feromony, feromony. Szukaj feromonów. Spada, spada, spada. Okej, okej, okej. Tędy. Ale mega to jest. Ja pierdzielę. Czekajcie. O. Hop. 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 Dobra. Oczywiście piąteczka jakby się była miała przydać. No i za sekundę powinniśmy mieć obiekt, gdzie będą mi feromony. Okej, okay, jeszcze rozmowa dzisiaj, czyli dłuższy odcineczek nas czeka. I'm here now, my poor darlings. Yes, I know he's found us, but I won't let him hurt you. I'll kill him first. Ivy, I know Dr. Young mutated these plants to produce venom. Yes. And I heard it through the grapevine, the evil woman paid the price. I need you to help me create an antidote. Why should I? Let Joker have his fun. I'll enjoy watching you squirm. You've been in the dark too long. Every plant on this island will get the same unless you cooperate. There's a plant growing deep in Arkham Island. Only it can counter the effects of this Titan strain. Where do I find it? Oh, in Killer Croc's lair. You didn't think it would be easy, did you? Go back to your cell, or I'll be after you next. And I'll be waiting. Okej. Okay. Rozmawialiśmy z bluszczem. Aha. It's somewhere below Arkham Island. There's nothing on the system about where he's kept. I found a door near the Batcave, but it's shut tight. There's got to be another way in. I left guard Cash in the mansion. I'll see if he can shed some light on where Croc's kept. Zbierz zarodniki w kryjówce Killer Croc. Okej. Okay. Dobra kochani, my się oczywiście tym zajmiemy, ale w kolejnym odcinku już. Co? Okej, dobra.
W rezydencji Arkham. Okej, do rezydencji Arkham musimy się dostać, czyli wyjść przez domu na dziedziniec. Także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już jak widzicie tam za rogiem zapowiada się bardzo ekscytująco. Na razie, trzymajcie się i hej!